Cześć kochani, tu ja, Wojtek Pytraszek, rockday.pl. Kolejna porcja ćwiczeń zapoznających Was, kochani moi, ze skalą Amol będziemy robili. Więc spróbujmy sobie powiedzieć na samym początku podstawowe... Król! Królu! To jest Pan Królik, który się tłucze. Oczywiście znacie wszyscy Pana Królika. Więc się nie przejmujcie. Czyli na początek musimy sobie powiedzieć taką podstawową rzecz, wyjaśnić sobie parę informacji. Trzeba wiedzieć po pierwsze, jakie mamy dźwięki do dyspozycji, czyli w przypadku skali Amol mamy A, B, C, D, E, F, G. No i teraz trzeba, poza tym, że wiemy, jakie to dźwięki, musimy je wiedzieć, jakie są na gryfie, prawda? Więc to jest taka jedna z trudniejszych rzeczy, które trzeba się nauczyć. A druga sprawa to teraz zastosowanie tego w grze na gitarze z przesterem, więc wiadomo, wszystkie te informacje, palmutingi, jakieś to kostkowania, takie rzeczy, to trzeba mieć już mniej więcej obcykane, żeby móc to wykorzystać. Więc dobra, podstawowa wersja tego ćwiczenia, które chciałbym Wam pokazać, to jest z użyciem tej pustej struny piątej A. Czyli, uwaga, watch out. Widzicie, to jest coś takiego, że po prostu używam pustej struny jako tej nuty pedałowej i naciskam na poszczególnych progach, prawda? Tam 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17. To oczywiście powinniśmy raczej operować prędzej dźwiękami, jakie tutaj mamy do dyspozycji, czyli po prostu używam cały czas jako nuta pedałowa, to jest dźwięk A, a później co? B, C, D, E, F, G, A, B, C, D i tak dalej. Czyli po prostu, jak wiecie, powtarzalność dźwięków jest co 8, prawda? Czyli mamy A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G, A i w kółko sobie jedziemy, czyli generalnie mogę przyjechać od A do A. Królo! Król! No, też chcę grać na gitarze. Od A do A, no i ciśniemy też na 24 progu, też do dźwięku A, prawda? Więc generalnie można sobie to tak napierniczać. To jest takie fajne ćwiczenie, właśnie takie szybkie, tylko oczywiście też trzeba z głową to robić, no bo na przykład jak grałem po kolei dźwięki, to słuchać było, że, no, że sobie ćwiczę skalę. Królu, Matko Święta, on strasznie chce grać. Halo, później ci dam, nie teraz. Tak więc spróbujmy sobie najpierw rozszyfrować to ćwiczenie. Po prostu mam dwa puste uderzenia na tej stronie A. Gramy triolami, mamy w sumie trzy dźwięki, czyli pusta dźwięk jakiś tam na drugim progu, pusta dźwięk na trzecim, pusta dźwięk na piątym, czyli dźwięk B, C, D, prawda? To jest bardzo fajne, spróbujcie sobie to rozkminić, ja będę to grać wolno, a wy to spróbujcie sobie to rozkminić. Coś takiego. Oczywiście teraz właśnie, bo tutaj chcę Wam pokazać mniej więcej taki tok rozumowania, jaki na przykład ja staram się robić podczas ćwiczeń. No bo tutaj mamy najprostszą wersję jakby liniowo, prawda? Mamy A, B, C, D, E, F, G, A i z powrotem G, B, A, B, C, D, G, A, G, A, prawda? W jedną i w drugą stronę, czyli po prostu od niskiego do wysokiego i z powrotem, prawda? Po kolei dźwięki, ale teraz można byłoby zacząć robić coś takiego, że zmieniać, czyli na przykład jeśli mamy A, B, C, D, E, no tam powiedzmy rozpiszę tam na dole, prawda? A, B, C, D, E, F, G, A, to możemy na przykład grać 0, 0 cały czas, a później 0, 0 na przykład
C, czyli 003, na przykład później 002, 005, 003, 007. Czyli taka progresja, która byłaby coś takiego, uwaga. W brzmieniu słychać, że cofamy się jakby o jeden, przesuwamy, tak skaczemy. I teraz zaczyna to mniej więcej fajnie brzmieć. Teraz w miarę to jak zaczyna nabierać takich kolorów. Oczywiście też to jest według schematu, bo to wszystko się opiera na jakichś schematach, które przyjmujemy za, powiedzmy, za taką wytyczną i sobie według niej tego schematu gramy. Oczywiście no, utworu nie zrobimy tylko na danym schemacie, prawda, bo nie możemy grać przez 5 minut tego samego motywu, ale chodzi o to, że prawda, utwory składają się z jakichś tam fragmentów, które sobie ćwiczymy, więc właściwie tutaj można byłoby zacząć coś kombinować. Można teraz oczywiście zacząć robić jakieś większe skoki, czyli to co na przykład robiliśmy, to skakaliśmy co trzeci dźwięk ze skali, czyli z interwałów, to jest co tercję skakaliśmy. Prawda? Było co? Najpierw było A, później było C, czyli A, C, A, B, C, czyli mamy A, C, skaczemy, prawda? Później był co? Było B, D, no nie? C, E i tak dalej. Oczywiście tutaj, no wiadomo, do 12 się powtarzamy, więc teraz tutaj dalej będzie to samo, nie? No i tu można byłoby zacząć skakać o większe interwały, czyli na przykład o kwartę można skoczyć. Czyli na przykład mamy co? Mamy A i później mamy D, załóżmy, prawda? Później mamy B i mamy na przykład E. Zacząłem skakać co kwarty, ale później zaczęło się to troszeczkę. Tam już zacząłem coś, prawda, wsadzać takiego dodatkowego, żeby to nie było jednostajne. Ale widzicie, teraz te skoki, które tutaj miałem, zacząłem robić, to już brzmiały naprawdę całkiem zacnie brzmiały. Czyli na przykład miałem dźwięk A, później dźwięk. No jaki jest dźwięk na szóstej, na piątej strunie, na piątym progu, szybka, szybka, szybka. W nocy tam będzie trz, 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 i jak się spyta, to trzeba będzie wiedzieć. No dźwięk D. Czyli tu miałem A, D. No zarobiliście A, D. Później na przykład miałem, powiedzmy, B, E. To wszystko będzie w interwałach. No właśnie, właśnie, bo to jeszcze nie było. Ale w każdym razie, dobra, B, E. Na przykład będzie D, G, powiedzmy. I na przykład E, A. I na przykład. I tu słyszeliście, że to zaczęło nabierać fajnych właśnie takich rumieńców. Więc za
zachęca Was do kombinowania właśnie z takimi ćwiczeniami, właśnie z takimi rzeczami. Oczywiście możecie skakać o większe interwały, o większe odległości. Możecie próbować swoich sił. Właśnie tutaj widzicie, sporo osób zastanawia się, po co te interwały, po gówno się tym interesować, i tak dalej. Ale teraz widzicie, że na przykład przyjmując jakiś konkretny schemat przesuwania się, powiedzmy, co tercję, co sekundę, co kwartę, to zaczyna nabierać koloru w ogóle to nasze granie, czyli ten układ dźwięków są bardzo istotne, jeśli chodzi o grę na gitarze, w ogóle na instrumentach, więc tu musicie tak zacisnąć zęby i po prostu pewne te informacje sobie przyswoić, pewne właśnie takie bardziej, można powiedzieć, takie teoretyczne, no bo wiadomo, interwały to oczywiście wypadałoby wiedzieć zagrać, ale też żeby wiedzieć, na przykład kwinta to tam jest taki interwał, taki, tak się go łapie, na przykład kwarta jest taki, kwarta zwiększona i tak dalej, więc to też będziemy wszystko robić, ale na razie spróbujcie po prostu sobie pograć różne te schematy. Oczywiście można zmienić kolejność dźwięków, można na przykład więcej na przykład uderzać na progu, a mniej na pustej, na przykład na trzecim 3 uderzenia, na pustej 3, na piątym 3, na pustej 3, na siódmej 3, na pustej 3, czyli jakby porówno. I to jakby teraz już tak ten balans dźwięków pustych, a na progach się zaczął wyrównywać. Oczywiście jest ćwiczeń bardzo dużo, no i myślę, że w następnych odcinkach to po prostu będę robić kolejne takie ćwiczenia na skalę. Na razie dla Was do zapamiętania byłoby tak, że skala Amol, czyli inaczej nazwana, inaczej zwana eolska albo minor z angielskiego, to jest na piątej strunie, na strunie A, czyli tak jak od nazwy, od tonacji, na piątej strunie na progu zerowym, czyli 0, na drugim jest dźwięk B, na trzecim C, na piątym D, na siódmym E, na ósmym F, na dziesiątym G, na dwunastym A. No i tam dalej oczywiście na 14 mamy co? Jest B, na 15 C, na 17 D, 17, 18, 19, co jest pod E, później mam na, matko już tutaj się nie orientuje, na 20 mamy co? F, no i tak dalej, później dochodzimy znowu do dźwięku A, więc droga wolna, możecie robić bardzo dużo różnych ćwiczonek, różnych bajerów i to byłoby dla Was zadanie na dzisiaj. Papatki, kochani, ziomeczki moje malutkie.